Siemano Krono, dziś będziemy robić potężną willę Wojana. Pokażę wam, jak żyje miliarder, prawdziwy miliarder, czyli oczywiście ja. Słuchajcie, mamy te pieniążki, przyszły do mnie właśnie w kopercie, więc odbieramy je. Sam nie wiem, z czego te pieniążki przychodzą. Widzowie, po prostu przychodzą. Pracuję, pieniądze same przychodzą. Widzowie, spójrzcie na ten podjazd. Jeżeli tak wygląda podjazd do jakiegoś domu, to wiedzcie, że to będzie bogaty dom. Przecież ten podjazd jest wielkości pewnie mojego domu. Dobra, prawdziwego w realnym życiu. Dobra, słuchajcie, lecimy budować. Nie ma co czekać, nie ma co stopować. O, patrzcie, można tutaj kupić sobie za 25 tysięcy jakieś już miejsce na auto. Ale nie, my sobie póki co będziemy rozbudowywać dom, no bo po co mi auto czy jakiekolwiek inne rzeczy bez domu. Wow, podobają mi się takie drzwi oszklone, ale to będzie potęga, widzowie, ja już to czuję. Ja już to czuję, tylko niestety muszę za każdym razem tam przychodzić po pieniążki. Dlatego zmienimy to. Auto collect. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem chodzić do skrzynki i odbierać pieniążki z koperty od bezdomnego. Dziękuję. Dobra, double money, bierzemy to. Za 500 robuxów też, więc cyk. Extra speeda sobie zaraz też kupimy. Low gravity, co to jest? Dobra, jeszcze sobie kupimy VIP-a. Tak, a czemu nie? Dostajemy plus 25% jakby takiego speeda do zdobywania kasy. Więc fajnie. Pasy, mamy tutaj. A nie, tutaj jest kaska, tutaj są auta. Ło, jakie auta! Wow! Okej, okay, podoba mi się to. Dobra, czyli razy dwa cash już mamy. A mimo to ten cash wpada bardzo wolno. Spójrzcie, mam tylko. A, wy nie widzicie. Mam tylko 2000 kasy? Hopie, co to ma być? Ej, ja za to ledwo ściany kupię. Patrz, to mnie kosztowało 1000. Teraz podłoga za 480. O ja, sofa za 3000. Widzę, mnie nie stać na takie drogie rzeczy. Ja muszę sobie pomóc. Ja muszę sobie koniecznie pomóc. O, baj, ale ja przecież mam już VIP-a. O, dobra. I to jest podjazd, czy co to jest? Nie mam pojęcia. O, 25% cash boost. Nie, tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy, natomiast spójrzcie, money! 10 milionów? Oh boy, za 4000 kasy. A 5 milionów za ile jest? Za 2000 kasy? Tak, za 2000, czyli poczekajmy, poczekajmy. Wstrzymajmy się. Może kupimy sobie, tak, 1 milion na początku. Ło, to będzie mocne. 1 milion za 600 robuxów. Już jesteśmy najbogatsi na serwerze. Spójrzcie, przecież to jest jakaś masakra. Oczywiście pamiętajcie, każda jedna łapeczka do góry to dodatkowe robuxy wydane w kolejnym odcinku. W sensie kupione do kolejnego odcinka. Te łapeczki się sumują, więc ja raz na jakiś czas po prostu robię sobie doładowanie za te wszystkie łapeczki. Powiedzmy, kolejne doładowanie zrobię za około 200 tysięcy robuxów, no bo wydaje mi się, że tyle łapek spokojnie przez ten ostatni czas od ostatniego doładowania. Nie wiedzieć czemu mnie wywaliło. Co tu się wydarzyło? Nie wiem. Dlatego idziemy dalej i spokojnie sobie robimy. Uuu, ale ładna sofa. Słuchajcie, to są takie typowo prestiżowe rzeczy, nie? O, mogę sobie usiąść. Wow. Dobra, weźmy sobie stolik. Czemu za mną lata jakiś papier toaletowy? Halo? Czemu tak za mną coś lata? A no, ja tego nie chcę, ja tego nie lubię. Można to wyłączyć? O, dobra, wyłączyłem to. Okej, okay, nice. Dobra, idziemy dalej sobie tutaj działać. O, takie sofy są mega fajne. Ojo, ale fajny kominek, widzowie. To będzie naprawdę najbardziej prestiżowy dom miliardera ever. Słuchajcie, mieć taki dom, to ja sobie nie wyobrażam, jakie to są koszty, nie? Jakie to są, żeby utrzymać takie coś. Jaki żyrandol zarąbisty. Ej, dobra, nie, widzowie. Nie, jak nie zostawicie apeczki w górę, to nie będziesz mordko mieszkał w takim domu. Musisz zostawić łapeczkę w górę, to kiedyś będziesz mieszkać lub będziesz mieszkała w takim domu. Ej, musisz zostawić łapeczkę teraz w górę. A i subskrypcji oczywiście, to się łączy z subskrypcją. Dobra, lecimy. O! Utknąłem w ścianie. Ła, głowa, moja głowa, ratunku. Ej, nie mogę stąd wyjść. O, dobra, udało się. Dobra, zróbmy sobie tutaj jeszcze, tak. Ten dom zaczyna coraz piękniej wyglądać. Już mi się to tak podoba, to jest tak fajne. Wow, to będzie jeszcze taki mega mocny garaż dla aut. Ja, nie, po prostu. Co jest grane, jakie to jest ładne. F, okej, okay, otwieramy tutaj bramę. Elo, garaż roof, dobra, zrobiliśmy. Oświetlenie.
Nie no, to jest najbardziej prestiżowy dom w Roblox. Uwierzcie mi. Kupmy sobie miejsce dla auta. Elo, dobra. Ło, za 100 tysięcy jest dopiero kolejne. Można kupić sobie auto, które by można było kupić. No teoretycznie możemy kupić to najlepsze. Drugie najlepsze, to nie jest najlepsze. Ale to drugie najlepsze. A z jakiej to jest marki w sumie? Nie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Póki co sobie odpuścimy, idziemy dalej. Tak, której sobie zrobimy. Tak, 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 z tej strony wall, okej, okay, gitara, siema, grana. Tutaj jakieś, co to jest? A, to jest łazienka. Taka ładna łazienka, chyba taka dla gości, widzicie? Ej, mega ładna, dobra. Tutaj już mamy praktycznie wszystko zrobione, tak jakby wejście. Tutaj trochę brakuje, ale pewnie to się zmieni z czasem i pewnie będzie to ładnie wyglądało. Dobra, mamy tutaj... O, widzicie? Zaczyna się, zaczyna się. Tutaj będzie... Co to jest? Nie, że to są te smakołyki takie? W sensie, wiecie, jest taki sklep, w którym takie coś jest. Nie wiem, czy to takie coś... Czy to ma po prostu efekt wizualny, to ma wyglądać, czy nie? Schody! Za tysiąc dolarów. O, na górę. Elo, ale się zaczyna robić fajnie. Dobra, ale my póki co zróbmy do końca pierwsze piętro, a dopiero potem idziemy po te schody i tak dalej, więc cyk, cyk, elo, ładnie. Jak to będzie piękne. Jaka ładna sofa. A co to jest? Najmniejszy pokój na świecie, słuchajcie. W takim pokoju mieszka normalnie Harry Potter. Młody Harry Potter i jego schowek. Dobra, kolejna ściana. Tutaj okna kolejne. Kolejna ściana. O co będzie tutaj? Zakład, że tutaj gdzieś będzie basen. Musi być gdzieś basen. W takim domu nie ma opcji, że basenu nie będzie. Stawiam wszystkie moje robuxy, że tutaj będzie basen. Jak nie będzie basenu, to nie wiem. Łok! Kręgle? Nie no, w domu mieć kręgle? Ludzie, to jest lekka przesada moim zdaniem. W domu mieć kręgle to już to tak jakby, nie wiem. Kino jeszcze tutaj sobie zrób. Nie no, kino w sumie nawet jeszcze rozumiem, ale kręgle? Kręgle? A po co mi kręgle? W sensie ja kręgle lubię grać, ale nie na co dzień. Co to jest? Może to jest dom jakiegoś profesjonalnego gracza w kręgle? Ej, może? Dobra, kupiliśmy... O, jeszcze tutaj, tutaj się pojawiły nagle opcje do kupienia. Co to jest? A, kolejne siedziska. I tutaj też kolejne siedziska? Nie, to są lampy. Dobra, no i git. A mogę zagrać tam w te kręgle? Turn off. O ja, można wyłączyć światła. Ale super. Mocna ta gra, takie detale są tutaj, widzicie? Dobra, wydaliśmy ponad już 100 tysięcy dolarów, więc całkiem sporo, chociaż to co wybudowaliśmy to raczej w realnym życiu nie kosztowałoby 100 tysięcy dolarów, tylko już spokojnie za jakąś bańkę, tak mi się wydaje. Chociaż za samą ziemię to kilka baniek pewnie trzeba by było zapłacić, no. Więc grube rzeczy, wchodzimy z powrotem do środka, robimy tutaj jeszcze ścianę. I spójrzmy, czy coś się jeszcze pojawi. Tak, jeszcze drzwi się tutaj pojawiają. Jakieś schody? Dokąd schody na zewnątrz mają niby być? O, dobra, zrobiły się te schody, czy nie? Co to jest? Ło, jak ładnie to wygląda, słuchajcie. Kominek taki fajny, w sensie ogień tutaj sobie leci. Jak ładnie. No, potem zobaczymy, jak to w nocy wygląda, ponieważ jest tutaj cykl dzień-noc. Więc zobaczymy. I tutaj na bank będzie basen. Chociaż nie wiem, czy na 100%. O, możliwe, czekaj, to jest basen? Czekaj, co to jest? Co to jest? Zgadujcie, widzowie. Ja obstawiam, że jakiś basen, albo jakaś, nie wiem, część basenu. Wow, ktoś mnie przyszedł odwiedzić, dzień dobry. Nie wiem, tak pan wchodzi, bez pukania. A co jest grane? O nie, on wygląda trochę groźnie. On wygląda trochę groźnie, taki napakowany jest. Gościu, odejdź ode mnie! Aaaa! Odejdź ode mnie! Goni mnie! Goni mnie! Goni mnie! Pisze SS! Nie no, chcę screena, nie? SS to jest skrót, żeby screenshot zrobić. No dobra. Ale chodź z przodu domku, zrobimy sobie tego screenshota. A śmiesznie to wygląda, jak on tak biegł za nami. O, jakie auto tutaj podjechał. Chodź przy aucie sobie zrobimy screena. Słuchajcie, on jest drugą najbogatszą tutaj osobą. Zaraz po mnie. On pewnie sam zarobił na to wszystko. I ma też premium konto, więc wow, ciekawe. Dobra, idziemy na górę. W takim razie działać dalej. Pozdro mordeczko. Mam nadzieję, że jesteś ucieszony. Ej, tutaj coś jeszcze widzę, spójrzcie. Tutaj coś jeszcze jest zielonego. Basement? O, ja. Czekaj, tutaj jest... Nie no, piwnica nawet taka ładna. A sprawdźmy właśnie, jak wygląda taka prestiżowa piwnica. Skarbiec! Skarbiec w piwnicy! No nie, widzowie. Ja sobie wyobrażałem, że to będzie taka piwnica. Wiesz, co jest grane? Czemu ja kupiłem za 200 tysięcy coś? Czemu za 200 tysięcy coś kupiłem? Ściana za 200 tysięcy? Co?
Nie, dobra, przesadzają ludzie. Przecież ja tego nie kupię. Iść. Kupiłem to już za późno. Dobra, nie no, chciałem to kupić w sumie. Dobra, pyk, tutaj ścianę też kupujemy. Jak wszystko budować, to wszystko. Już mi się niestety kończy kasa, więc trzeba kolejną. Czy ja się mam patyczkować, widzowie? No jasne, że nie! 4000 robuxów leci i 10 milionów dolarów doładowaliśmy właśnie do naszego konta. I wydajemy po 100 tysięcy dolarów na ściany jakieś tutaj. O, dobra, tutaj wszystko mamy. Jeszcze z tej strony sobie kupimy półkę. Za 80 tysięcy półka. Your now income is 142. A, ja to zarabiam dzięki temu coś. Patrzcie, ile to kosztuje! To wszystko kosztuje po 100 tysięcy. Dobra, tutaj drzwi jeszcze do tego. Dobra, no i pięknie. Idziemy dalej w takim razie. Tutaj kupujemy tą ścianę kolejną. Za 37 tysięcy to już tańsza. Ej, co jest grane? Czemu ciągle... Łocie, nieźle. Do not screenshot. No nieźle, ziomek. NFT sobie kupiłem, fajnie. Fajnie, że sobie NFT kupiłem. O, tutaj jeszcze kupmy sobie okno. I wyposażenie pewnie trzeba będzie tutaj też kupić. A ciekawi mnie, ile to będzie kosztować. Patrzcie, już kolejna bańka wydana. O, bilard. A akurat w bilarda bardzo lubię grać, więc to fajnie mieć w domu bilarda. I bilard to chyba nie jest aż tak duży problem jak kręgielnia. No mordeczko, kręgielnia w domu, ale za to bilard, no jest spoko. Za kręgielnią też musi być jakaś dobra obsługa tej kręgielni. O, jak car display? Co to znaczy? Co? What? Ej, to jest jakieś auto, którego nie mogę używać. No, nieźle. I telewizor, dobra, włączmy sobie telewizor. A, i tutaj po prostu leci ten, jest to moje autko. No to nieźle. Po co w telewizorze leci autko, skoro mam je tutaj realnie? Wow, taka woda spływająca. Ej, szczerze, ktokolwiek robił tą mapkę, to ja nie wiem, czy on jest jakimś architektem, czy coś w tym stylu, ale... Chciałbym, żeby mi projektował dom, tylko taki tańszy. Chciałbym naprawdę, bo to mega mocno wygląda. Spójrzcie! Jo, to jest jakiś pokój do gier. O ja, ej, w ogóle widzowie, ja robię sobie też taki pokój, gaming room. I będzie wyglądał, no nawet podobnie będzie wyglądał. Może bez tych tutaj maszyn, które są. Po 80 tysięcy każda maszyna, no to jest żart. Ale i tak będzie mega fajny. Coś w tym stylu, w sensie LEDy wszędzie naokoło będą. Więc jak już ten pokój będzie zrobiony, to wam oczywiście go pokażę. I będę też nagrywał filmiki bez green screena. Bo teraz widzicie, mam cały czas green screena, ale chcę nagrywać też filmiki. Co? Akwarium kupiłem za 500 tysięcy. Patrzcie, jakie akwarium. Ja. I wyobraźcie sobie, że my cały czas wszystko robimy pod ziemią. To nawet nie jest na zewnątrz domu. To wszystko będzie widoczne dopiero jak się wejdzie. Ale ładne. Dobra, wychodzimy stąd. Chyba mamy to zrobione. Tutaj w ogóle jest safe, żeby wejść do środka. No, nieźle. No, to wracając do tego, co mówiłem. Tak, chcę zrobić pokój gamingowy. Już jesteśmy w połowie roboty. Zostały około 2 tygodnie i pokój będzie zrobiony. I wtedy na odcinkach co jakiś czas też będzie pojawiało się tło. Będą LEDy z napisem Wojan. Będą inne też ledziki. Będzie naprawdę bardzo ładnie, będą pianki. Ustawię jakąś ładnie kamerę i będzie to ładna taka perspektywa, więc wyczekujcie, mordeczki, wyczekujcie. Dobra, my tutaj kupujemy sobie spokojnie wszystko. Już wydaliśmy połowę kasy, którą wpłaciliśmy, 5 milionów już wydaliśmy, chociaż łącznie to 6, bo wpłaciliśmy jeszcze milion, co nie, za robuxy. Dobra, tutaj kupujemy lampę, tutaj stół. Tutaj coś jeszcze, co? Waterfall? Co jest grane? Mamy tutaj wodospad. Co jest grane? Ej, ale to jest wodospad czy basen? W końcu, czekaj, mogę tutaj pływać? Nie mogę potem pływać niestety, a szkoda. To ja czekaj. Nie ma tutaj wody? W sensie woda jest. Czy to można zaliczyć jako basen? Czy nie? No nie wiem właśnie, słuchajcie, bo obstawiłem wszystkie moje robuxy na to, że to będzie basen, co nie? A póki co nigdzie nie widzę basenu. Chyba, że można zaliczyć tamten basen, jakby ten wodospad. Kto wie? Dobra, tak czy siak, tutaj dalej to buduję. Okej, jest git, zrobiliśmy już naprawdę bardzo dużo. Kolejna tutaj ścianka, okej. Jeszcze okno tutaj walniemy sobie. Dobra, z przodu już mamy wow, jak dużo! Ej, ten ziomek cały czas jest przy nas, widzicie? On zaparkował blisko nas.
Nie wiem, gdzie on jest w takim razie. Zostawił swoje auto na moim podjeździe. Chłopie, ja ci muszę za ten wystawić jakiś mandat za to. Przecież to nie jest darmowe, żeby na takim podjeździe takiego pięknego domu zostawiać sobie auto. Ej, ale szczerze, to jest jeden z najdłuższych tajkunów. Cały czas tutaj trzeba coś robić. Kupię sobie ekstra speeda, no bo jednak wolno troszeczkę chodzę, ale ten ekstra speed się coś nie włączył. O, tutaj możemy kupić sobie jeszcze na górze. O, właśnie, dach. O, i światła, bo tutaj jest ciemno trochę. Okej, mamy też światła, więc jest pięknie. I wracamy na górę robić drugie piętro. Ej, ale naprawdę, jakiś architekt musiał robić tą mapę tego tajkuna. Cyk, nie widziałem jeszcze tak dobrego tajkuna, naprawdę, nie widziałem. To jest najpiękniejszy dom. O, kolejna osoba tutaj wbiła, siema. No akurat tylko, a, doors locked można zaznaczyć i wtedy nikt nie wejdzie do środka. Uuu, robimy to? Wtedy będzie takie, wiecie, zamknięte. Ciekawe, czy ktoś z zewnątrz wtedy będzie stał. Dobra, zrobiliśmy zamknięte drzwi w takim razie i teraz nikt tutaj do środka nie wejdzie. Sorry, mordeczki. Dobra, pyk, pyk, tutaj włączamy wszystko, kupujemy. Mamy cały czas 5 milionów, więc w sumie trzymamy się z tą kasą. Ciekawe, czy będziemy musieli jeszcze kupować jakąś kaskę za Robuxy, czy nie. A może już tyle zarabiamy w sumie, bo spójrzcie, no całkiem szybko zarabiamy tą kaskę. Chociaż na pewno dużo szybciej wydaje niż zarabiam, to już widać. Okej, tam widzę, że ktoś naprawdę ma już mocno zrobioną tą, chatę. Teraz tylko pytanie, czy on też zagrał za Robuxy, czy nie. Dobra, ona coś tutaj pisze, jakieś jakieś o pisze. Dobra, kolejne krzesła tutaj jeszcze zwalniamy, kolejne krzesło. Dużo krzeseł, krzesła. Fajnie jakby wszystkie krzesła naraz się postawiły, bo to sporo tutaj łażenia, żeby je postawić. Wow, a co to jest? Interact TV? To jest telewizor? Czekaj. Nie, z drugiej strony jest telewizor chyba. Dobra, ta laska, jak widzicie, wyszła, więc już tutaj niestety nie wróci, bo są drzwi zamknięte. Dobra, pyk, 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 pięknie. Ale ładna kuchnia, to jest kuchnia, tak? Ej, chociaż na taki dom to kuchnia mogłaby być ładniejsza. Wydaje mi się, że można byłoby dodać jakiś marmur do kuchni. Oh yeah, to by było piękne. Dobra, coś jeszcze z tej strony. Nie wiem, jaką funkcję ma ta część tutaj domu. Tutaj nic nie ma. Może to jest jakiś schowek? Co to jest? To jest jakaś dalsza część kuchni? Od czego tutaj to wszystko jest? Nie ogarniam trochę, wiecie? Wiecie, nie mieszkałem nigdy w takim potężnie prestiżowym domu, więc nie ogarniam za bardzo, co tutaj się dzieje. Ej, może to jest garderoba? Wygląda, ale... Nie, to jest... O, ja już chyba wiem! To jest schowek, schowek na rzeczy z kuchni. Nie no, to jest... Tutaj wszystko zostało uwzględnione, jak w takim prawdziwym domu mocnym, prestiżowym, nie? Dobra, kolejne rzeczy budujemy. Cyk, cyk, ściana, drzwi. I od środka teraz zaczynamy budować jakiś kolejny pokój. Co tutaj teraz będzie? Za każdym razem w ogóle jak coś kupuję, to mam zwiększony przychód. Nie wiem dlaczego. Co ma, jakie ma znaczenie to, że mam większy dom z tym, jaki mam przychód, nie? Raczej jak mam większy dom, to powinienem mieć mniejszy, bo łączy się to z wydatkami dodatkowymi, na przykład na wiecie, ogarnianie tych wszystkich rzeczy, sprzątanie w tym domu. Przecież sprzątaczka, której zatrudnienie takiej sprzątaczki, to musiałoby kosztować krocie. I to pewnie nie jednej sprzątaczki. Co? O, jest grane! Mamy własny worek treningowy. Mamy bieżnię, można na niej biegać? Nie. Mamy handle, mamy własną siłownię. Akurat własna siłownia. To by był sztos, nie? Chociaż ja wolę sobie jeździć na siłownię, nie? To jest taka dodatkowa jakby motywacja, żeby sobie gdzieś pojechać, żeby chociaż się ruszyć trochę. Bo jakby siłownia też była w tym samym domu, to człowiek by zwariował w tym domu. No chyba, że nie w takim domu. Ha! Teraz mi się przypomniał śmieszny memik, taki śmieszny żart. Wiecie, jak ci wszyscy celebryci, jak był czas korona korona time i wszyscy celebryci mówili: zostańcie w domach, zostańcie w domach. I był taki śmieszny memik, że celebryci krzyczący: zostańcie w domach i ich domy, nie? Wyobraźcie sobie, zostać w takim domu. No mordeczko, w takim domu to można zostać na cały rok i nie zauważyć, że było się w domu. Więc, no jak tacy celebryci mieszkają w takich fajnych domach, to ja się nie dziwię, że mogą zostawać w domu bez problemu. Ale jak ktoś jest w takim dużo mniejszym, no to faktycznie to jest problem, żeby tak siedzieć, zostać w domu cały czas bez przerwy, nie? No, no. A za to w takim domu możecie sobie pójść na kręgle. Tutaj macie kino, patrzcie, już jest kino.
Jakiś film o włamywaczu. Nie, no nieźle. Dobra, oni własne kino, tutaj pianki wygłuszające. Ej, też ładne te pianki. Dobra, idziemy dalej. Ja już się zaczynam gubić w tym domu. Co z tego, że go buduję, ale gubię się w nim dosyć mocno. Kolejne ściany lecą. Coraz droższe są chyba. Chociaż najdroższa to była ta piwnica. Ponieważ na samą piwnicę wydałem chyba z 4 miliony. No ale jak widać, niestety piwnica jest kosztowna. Dziwne, tak szczerze, bardzo dziwne. Tutaj natomiast jest wszystko w takich normalnych cenach. W sensie nie spada mi to tak szybko. Wcześniej kupowałem ścianę za 150 tysięcy dolarów, a tutaj są ściany po 10 tysięcy dolarów, więc widzicie, mogę postawić 15 różnych ścian za to samo, co w piwnicy. Dobra, cyk, cyk, cyk. Tutaj kolejna taka sama toaleta jak wcześniej, więc one się niczym nie różnią. Kolejna ładna sypialnia, jakie ładne łóżko. Idziemy spać do tego łóżka? O, idziemy spać, dobra. Wracamy, nie no, do roboty, widzowie. Zostało nam nie wiem ile jeszcze do wybudowania. Ale ten dom już buduje, no, mega długo. Chciałbym szczerze już go powoli kończyć, bo nie ukrywam, mam jeszcze dużo filmów do nagrania. A ten dom jeden tak dużo mi zajmuje. Ej, chociaż... chociaż to wygląda, jakby to już miał być powoli koniec. Ej, a co tutaj ma być? Dawaj mi basen, musi być basen, mordeczko. Musi być basen. Jak nie będzie takiego porządnego basenu, to się zdenerwuję. Bo co to tamten jest basen? Ja bym tego nie nazywał nawet basenem tak do końca. Okej, okay, co dalej? Mogę znaleźć... o, show viable button. O, nie, nie, to mnie prowadzi do tego miejsca, w którym można kupić chyba miejsce na auto. Jest basen! Yes! Nie straciłem moich robuxów! Jest basen! Patrzcie, jaki głęboki! A, już wiemy, co tutaj było, widzicie? Już wiemy. Ej, jakie mocne! Ten basen jest jeszcze lepszy niż sobie go wyobrażałem. Wyobraźcie sobie, jaki on musi być ciężki. W sensie ta cała woda w środku, ile musi ważyć. Dobra, muszę się dowiedzieć, gdzie, jakby co dalej budować. Więc idziemy sprawdzić, co tu. O, tutaj jeszcze trzeba kupić okna, okna. Właśnie z tej strony okna muszą być. Pyk, 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 kolejny stół. Okej, okay. Coś dalej mi pokazuje, żeby tutaj kupić. Co tym razem? To jest coś zielonego. A, schody na trzecie piętro. Nice, mamy trzecie piętro. Ej, to każe mi zejść na dół. Co tam jeszcze na dole jest do zrobienia? Dobra, potem zaczniemy takie, wiecie, małe detale dokańczać, które pewnie pominęliśmy. Ale póki co dokończmy już cały ten dom, bo chciałbym zobaczyć, jak on końcowo wygląda. Zaczyna się robić ciemno. Pytanie, czy ten dom na tyle będzie dobrze oświetlony, że nie będzie mi to przeszkadzało, to, że jest ciemno. Dobra, tutaj jest wszystko ładnie zrobione. Ej, mega ładne są te żyrandole, spójrzcie. Ja, a to, o nie, to jest... czemu cały czas widzę... no znowu to mi się włączyło, nie wiem dlaczego, samo z siebie. 43 tysiące za tą ścianę. Okej, zaczynają być coraz droższe te ściany, tak szczerze. Nie wiem, czy mi wystarczy tych pieniędzy. Możecie obstawiać, czy wystarczy mi pieniędzy, czy będę musiał dodatkowe robuxy wydawać. Zobaczymy. No i w ogóle ten film już ma 26 minut. To będzie jeden z najdłuższych filmów tajkunowych, w których budujemy rzeczy. Idziemy dalej, no co się dziwić. Taki potężny dom, no to potężnie czasu wymaga, żeby takie coś wybudować. A ile w prawdziwym życiu by to zajęło czasu, żeby wybudować taki dom? O, jacie! Nie wiem, z kilka lat chyba, nie? Chyba, że jakieś, nie wiem, jest jakaś ekipa mega szybka, która buduje, wiecie, w chwilę takie domy. To może faktycznie to zająć rok, ale nie wydaje mi się. Ej, co jest grane? Co jest grane? A, to jest prysznic! O, jaki ładny prysznic, ale szczerze... o, już, klikamy. O, leci woda sobie. Sit! Mogę sobie usiąść w prysznicu? Nie wierzę! A to są umywalki tutaj, okej. Ej, ale szczerze, no trochę jest tutaj ciemno, dlatego wolałbym, jakby było jasno. Chyba sobie zaraz wyjdziemy z tego serwera i wejdziemy na jakiś, na którym jest jasno. O, jaka wanna! Już. Ej, a gdzie jest woda? Co ja mam się w wannie kąpać bez wody? O, oświetlenie. Nice, oświetlenie działa, okej. Tylko powinno być na samym początku. Dobra, lecimy dalej. W takim razie, skoro oświetlenie działa, to może przetrwamy tą noc. O, patrzcie, jak w nocy wygląda ten dom. No, ładnie. Chociaż widać, że jest jeszcze nieskończony. Pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w połowie drogi do wybudowania tego domu? No, zobaczymy. 162 tysiące za dach zapłaciłem. Widzowie, 162 tysiące za dach. To jest żart. Nie no. Ale dobra, no trzeba niestety zapłacić ten dach. Duży, 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 naprawdę. Okej, okay, kolejna ściana. I tutaj drzwi. Okej, okay, do czego to są drzwi kolejne?
okna z tej strony. O, dobra, co to może być za pokój? Pytanie. O, tam widać z tej strony kominek bardzo ładnie. Nie no, w tym domu dziwne, jakby mieszkała jedna osoba. To jest dom dla poczwórnej rodziny. Może nawet, nie no, tutaj cały blok by się zmieścił moim zdaniem. Cały blok. Dobra, pyk, 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 oświetlenie. Jest, git, dobra, wychodzimy na zewnątrz. Tutaj da się jakoś na zewnątrz wyjść? Nie widzę. Dobra, musimy chyba przejść w ten sposób. Ej, da się wyjść na zewnątrz, a ja przeskoczę. Elo, przeskoczyłem. Nie no, nie widzę tutaj wyjścia. Dziwne. Dobra, póki co jest git, biegniemy tutaj dalej. Opa! I kolejne schody na górę. Patrz, ktoś tam na dole jest. Ktoś tam na dole wchodzi do mnie. Ale przecież ja mam zamknięte drzwi. Jakim cudem ten ktoś tutaj się dostał? Dobra, z tego co widzę, mam chyba najbardziej rozwinięty dom na obecną chwilę tutaj na serwerze, bo jedna osoba, która miała chyba lepiej oświetlony, wyszła. Więc automatycznie ja się stałem teraz takim bossem na tym serwie. W ogóle w każdym pokoju praktycznie są jakieś ładne obrazy. Ciekaw jestem te obrazy. Chociaż nie, po 30 tysięcy te obrazy kosztowały. Dobra, pyk, pyk. Co my tutaj mamy dalej? Wychodzimy. Ale ładna garderoba, nie? Dobra, co tutaj jest? Kolejna. O, kolejny piec! Te piece są bardzo ładne, a włączmy go. Albo nie, telewizor włączymy. Ej, tutaj znowu leci ten sam film co w kinie. Ej, mordeczko, ale ja już to widziałem. Uj, ja, to jest sypialnia. O, patrz, nagrywam filmy. Siemano, kolano, z tej strony moja. Ja, jakbym kiedyś nagrywał w takim domu filmy. Nie, nie, to nierealne raczej. Dobra, pyk, pyk, tutaj pięknie. Gotowe wszystko, to idziemy dalej. Myślę, że to jest chyba ostatnie piętro. Jeżeli jest jakieś jeszcze piętro, to normalnie będę zdziwiony, bo szczerze, nie wiem, to już są chyba trzy piętra. O, kolejna ta, łazienka. Ładnie, dobra. Git, skończone. I teraz sprawdźmy, gdzie nas zaprowadzi. Ej, prowadzi nas... nie ma dachu zrobionego. Gdzie mam dach zrobić? Nie ma przycisku do dachu. O, jest. Windows. Dobra. I jeszcze tutaj Windows. Czemu pokazuje mi jakąś opcję, żebym kupił coś na dole, kiedy tutaj są przyciski? Fajnie jakby pokazywało coś do kupienia mega blisko, bo potem będę musiał tutaj pewnie wracać. O, mamy dach! Ostatni dach. Nie! Nie, 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 ja już to widzę, co tam jest. Czekaj, czekaj, tutaj jest jakieś wejście? A. Spójrzcie! Schody! Nie, no schody! A, na dół, dobra, uff. Uff, schody na dół to mogą być, ale na pewno nie na górę. Ja już mam dość schodów na górę. Już po prostu nie chcę schodów na górę. Dobra, pyk, tutaj wszystko jest zrobione? Zrobione. Idziemy dalej w takim razie, już w to miejsce, w którym cały czas nam pokazuje coś, żeby kupić. Ej, tutaj też oświetlenie trzeba. I na zewnątrz coś, spójrzcie, na zewnątrz coś muszę kupić, tylko się tutaj nie wydostanę. Dobra, wyjdźmy sobie tutaj. Jak ja mam pójść tam na zewnątrz? Każe mi kupić coś tutaj. Coś, coś. O ja, tutaj jest nic nie zrobione. Okej, dobra, w takim razie zabieramy się do roboty. Sorki, ej. Czemu tego nie da się otworzyć? Słuchajcie, nie da się otworzyć tych okien, żeby sobie wyjść i tam dalej robić. No dziwne. Dobra, ale zaraz to ogarniemy. Póki co musimy tutaj jeszcze to kupić, dobra, to kupić i to kupić. Dobra, kolejna sypialnia zrobiona. Nie wiem, że to będzie kolejna sypialnia. Okej, póki co nie ma, ale chcę dokończyć tutaj to miejsce. Okej, i koniec. Zostało jeszcze pokój z tej strony i tam widzę kilka jeszcze miejsc, w których coś jest niedokończone, więc zróbmy ten cały pokój. O nie, i znowu nie wyjdę na zewnątrz. Znowu. No to lipa. Ej, to jest inny pokój pokoju, patrz! Inny pokój pokoju, inny kolor pokoju. Niebieski, to jest mój pokój, elo. Chociaż ten mój pokój fajnie jakby był ten na samej górze, nie? Oj, ten mega mocny. Ja tak tutaj buduję, już myślę, że cały budynek jest zrobiony. A tu się okazuje cały czas, że coś jeszcze brakuje. Ej, a co to jest? Jakiś też dobry, bardzo dobry pokój, nie? Dobra, wychodzi. Ej, znowu nie mogę się tutaj dostać. Halo! A, czekaj, unlock doors? O, bo ja miałem zablokowane drzwi! I nie dało się przez nie przejść, okej, ale ja myślałem, że to działa tylko dla innych osób, a nie też dla mnie, no hello. O, muszę jeszcze niżej zejść. A, przez tą wodę nie przejdę. Dobra, pokazuje mi, że gdzieś na dole jeszcze coś jest do zrobienia, więc idziemy tam. O, na zewnątrz chyba. Dobra, w takim razie idziemy na zewnątrz. O, i przy okazji zobaczcie, jak mój dom wygląda na zewnątrz. Ja! Ale willa, nie? Jaka willa. Dobra, kupujemy teraz jeszcze drzewa z tej strony. O, ja, to są palmy! Takie ładne palmy. Tutaj jakieś auto zostało. A to jest moje auto? Patrz, mogę nim jeździć. Okej, dziwne. Dobra, kupujemy kolejne ściany. Co tutaj dalej będzie jeszcze do zrobienia? O, kolumny. Ja!
Ale ładnie, takie kolumny mega ładnie wyglądają. I jeszcze tutaj z przodu nam zostało coś do zrobienia. Kolejne drzewa. Okej, wracamy teraz na górę, bo coś znowu każe nam na górze zrobić. Ale najpierw postawmy tutaj też drzewa. Wszędzie takie palmy, ja. Dobra, widzę, że jeszcze tutaj został nam jeden jakiś przycisk. O, pokój. Cały pokój do zrobienia, widzicie? Wow, to jest jakiś pokój w jakimś kamieniu. Też ładnie to wygląda. Dobra, możemy przez to wyjść? Nie, musimy przejść tak na zewnątrz. A, to jest jakiś pokój taki, nie wiem, do opalania się, ale za bardzo tutaj się nie da opalić przecież, bo jest... Bo jest szkło. Patrzcie, to jest własne do helikoptera. Miejsce do helikoptera, co? Przesada, widzowie, to już jest przesada. Burżuazja. Idziemy na górę, bo tam widzę, że jeszcze coś na górze zostało do wybudowania, a my chcemy cały ten dom mieć zrobiony. I naprawdę zostaje nam mega mało pieniędzy. Zaczynamy mieć powoli problemy finansowe. O, jeszcze coś jest do wybudowania. Widzowie, cały czas coś jest jeszcze do zrobienia. Co tym razem, no? Okej, widzę już. Tutaj to miejsce, to pamiętam to miejsce, że czegoś tutaj brakowało. Okej. I koniec? Show. Koniec! Zrobiliśmy cały dom, widzowie! Udało nam się, nasza willa jest już zrobiona. Idziemy ją całą zobaczyć w pięknym świetle, dziennym świetle. Nie, no przecież to jest bogactwo po prostu. Jak ona potężnie wygląda, spójrzcie. No i to mi się podoba, widzowie. Potężna willa potężnego youtubera. Pamiętajcie, widzowie, o zostawieniu łapeczki do góry. A, brakuje jednej małej rzeczy. No skoro jest mega willa, to musi być mega auto. Dlatego już kupujemy sobie, o, jakiegoś tutaj hypercara. Siema. Dobra, i tutaj go dajemy spawn. No siema. I jedziemy. Bro, ale fajnie. Dobra, takie auto może być. Lecimy, let's go. Ale fajnie. Subskrybujcie kanał, dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy wam się podobało i czy chcielibyście zamieszkać w takim domu. Każda łapka w górę to oczywiście jak zostawicie łapeczkę w górę, to będziecie w takim domu kiedyś mieszkali. Pozdro, trzymajcie się, widzowie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluwa, cześć, pu!